Zapraszamy na kolejny odcinek Asus Smart Living. Na początek, jak zwykle, porcja ciekawostek ze świata technologii. Zdarzyło Wam się zapomnieć pinu do karty w nieodpowiedniej chwili? Nawet jeżeli nie, to musicie przyznać, że pamiętanie wszystkich pinów, haseł i kodów weryfikacyjnych jest uciążliwe. I takie nienowoczesne. Mastercard postanowiło zrobić krok w przyszłość, wykorzystując do tego niesamowite zjawisko o globalnym zasięgu. Selfie. Let me take a selfie. W tym roku w 14 krajach zostanie wprowadzona nowa usługa Mastercard Identity Check, czyli weryfikacja użytkownika na podstawie odcisku palca lub zdjęcia zrobionego na żywo. Wątpliwości budzi zabezpieczenie przed oszustami, którzy mogliby do weryfikacji użyć czyjegoś zdjęcia. Otóż, żeby potwierdzić, że to naprawdę ty stoisz przed obiektywem aparatu, wystarczy mrugnąć. Miejmy nadzieję, że usługa zostanie jednak nieco lepiej zabezpieczona. Sposobów na przechowywanie danych jest mnóstwo. Zarówno w świecie materialnym, jak i wirtualnym. Niestety wszystkie mają wady i ograniczenia. Przetrzymywanie informacji w chmurach jest dość ryzykowne, o czym już nieraz przekonali się celebryci. Hello! And welcome to an evening with Annie and Jay. Standardowe nośniki danych łatwo ulegają zniszczeniu i mają mocno ograniczoną pojemność. A przynajmniej miały, do momentu, w którym naukowcy z Southampton nie opracowali kryształów pamięci. Pięciowymiarowe dane zostały zapisane na nanostrukturowym szkle przy pomocy femtosekundowego lasera. A teraz coś bardziej zrozumiałego. Taki kryształ pamięci ma pojemność 360 terabajtów. Jest odporny na temperaturę do 1000 stopni Celsjusza i ma całkiem przyzwoitą żywotność. Przy temperaturze nie przekraczającej 190 stopni dane przetrwają przez blisko 14 miliardów lat. Czyli jest szansa, że wasze zdjęcie z wakacji przetrzyma wieczność. Pytanie, czy tego właśnie chcecie? Czas na kilka trików dostępnych w systemie Asus ZenUI. Na początek szybki print screen. Jeżeli chcecie mieć dostęp do błyskawicznego zrzutu ekranu, wystarczy wejść w dostosowanie ustawień Asus. Wybieramy przycisk ostatnio używanych aplikacji. Zaznaczamy opcję stuknij i przytrzymaj, aby przechwycić ekran i gotowe. Proste, szybkie i skuteczne. Załóżmy, że chcielibyście nagrać rozmowę telefoniczną. Nie wnikam dlaczego. Ale już pokazuję najłatwiejszy sposób z możliwych. Wybieracie numer, a w czasie trwania połączenia zaznaczacie po prostu nagrywanie rozmowy. Oczywiście taką opcję daje system ZenUI. Zapisaną konwersację możecie w dowolnej chwili odtworzyć i użyć do własnych celów. Szczytnych lub niecnych. Wybór jest wasz. Czas na pytanie do przypadkowo zaczepianych przechodniów. Pomimo popularności portali społecznościowych i komunikatorów, SMS-y wciąż odgrywają dużą rolę w życiu Polaków. Taki wynik otrzymano z badania przeprowadzonego przez firmę InfoBip. Ankieterzy twierdzili, że krótkie wiadomości tekstowe często służą nam do przekazywania pikantniejszych treści. Romanse, miłosne wyznania, rozstania i inne, na które nie zawsze mamy odwagę podczas zwyczajnej rozmowy. Dlatego pytamy. Co najczęściej piszesz w SMS-ie? Zadzwonię później. Pożyczam sobie twoją bluzkę. Co tam? Że się spóźnię. Zrób zakupy. Co będziemy robić? Jak się czujesz? Co robisz? Za ile będę w domu? Częściej flirtujesz z kimś przez SMS, czy rozmawiając z kimś przez telefon? Przez rozmowę telefoniczną. Rozmowa telefoniczna. Częściej przez SMS. Rozmawiając przez telefon. Przez telefon. To telefon. SMS. Przez SMS-y. Przez SMS-y częściej. Dlaczego łatwiej przychodzi nam wyznawanie uczuć przez SMS-y niż w czasie rozmowy telefonicznej? Bo wtedy możemy się zastanowić nad tym, co napiszemy. Ludzie są nieśmiali. Nie będziemy czuć odtrącenia w głosie kogoś. Jakoś odważniej po prostu się wyznaje to uczucie. Czujemy się mniej bezkarni, może też czas nie spoliczkuje, ale nic takiego. Jest brak odwagi. Najlepszym sposobem jest powiedzenie to twarzą w twarz, prawda, wyznanie uczuć i bycie szczerym. Kartka przyjmie wszystko, jest telefon też, więc mało szczere dla mnie w SMS-ie. A jak jest u Was? Odpowiedzi udzielajcie w komentarzach. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia za 2 tygodnie. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału.